Raz, dwa, trzy, tak? Dobrze. Czyli musimy powtórzyć jak w szkole. Jak przejmie, a nie jak w szkole. Proszę Państwa. Proszę chwileczkę uwagi. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich. Otwieram 46. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Witam serdecznie już Państwa burmistrzów, witam Panią skarbnik, witam kierowników wydziałów, również gości, jak też koleżanki i koledzy radnych. Proszę Państwa, informuję, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady kworum jest. Nasze decyzje będą prawomocne. Przypominam o RODO, koleżankom, kolegom radnym, jak i sobie. Również informuję, że w związku z tym, że dosyć duża jest epidemia covidowska, przypominam, że dzisiaj media podały, że zmarło 660 osób. 660 osób. Dlatego też proszę, abyśmy występowali właśnie w pomieszczeniach zamkniętych, w masce, jak mówią przepisy, dlatego też ją zakładam. Proszę Państwa, przedstawiam porządek dzisiejszych obrad. Otwarcie. Było sprawozdanie burmistrza Rabki z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie zmiany uchwały 26 łamane przez 190 przez 16 Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rabka Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju. Podpunkt 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rabka Zdrój. Podpunkt 3. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Podpunkt 4. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Podpunkt 5. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Punkt 4. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Rabki Zdroju. Punkt 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś pytania co do porządku? Nie ma. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 1 grudnia do 15 grudnia 2021 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 8 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 6 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 rok i układzie wykonawczym budżetu w 2021 roku. 3 zarządzenia. Zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju. 3 zarządzenia i 2 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące między innymi spraw. Zmiany załącznika do zarządzenia burmistrza Rabki Zdroju z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia oraz przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w trybie przetargowym. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 4 upoważnienia. Upoważnienie dla pani Wiolety Wróbel do zgłoszenia szkody w majątku gminy Rabka Zdrój na komisariacie policji w Rabce Zdroju.
Pełnomocnictwo dla pana Adama Jaszczyka, naczelnika Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami do reprezentowania burmistrza w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu oraz składania w jego imieniu oświadczeń i wyjaśnień w sprawie zasiedzenia służebności gruntowej. I pełnomocnictwo dla pana Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce Zdroju do reprezentowania gminy Rabka Zdrój przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu w sprawie o zapłatę. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne jako kierownik urzędu w następujących sprawach. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju w sprawie zasad postępowania z dokumentacją wykonywania i czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzonych w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego Gospodarki Gruntami. Podpisanie umowy i użyczenia działek w Zarytym na potrzeby ZWIK-u. Dokonanie 3 uzgodnień projektów zjazdu, 1 projektu zagospodarowania terenu. Wydano 6 zgód na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Dokonano 6 uzgodnień w sprawach toczących się w sprawie WZ-ek. Wydanie 3 decyzji o podziale nieruchomości. Nadanie 4 numerów porządkowych dla nowych budynków oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Wszczęto postępowanie na zadanie pod nazwą ubezpieczenie gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu została złożona 1 oferta spółki Compensus S.A. Vienna Insurance Group, oddział w Katowicach. Koszt zamówienia podstawowego 206 tysięcy, koszt zamówienia z prawem opcji 232 tysiące. Została wybrana oferta, w chwili obecnej trwają procedury w celu podpisania umowy. Zostało wszczęte kolejne, 3 postępowanie na zadanie pod nazwą zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. Tamto, jak państwo pamiętacie, mówiłem o tym, że zostało unieważnione. Wpłynęły 2 oferty. 1 oferta firmy Rapacz na kwotę 198 640 zł i 2 oferta Zbigniew Starmach na kwotę 182 000 zł. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zakup energii elektrycznej na rzecz gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. W postępowaniu złożono 2 oferty. 1 oferta to jest firma Elektra, spółka akcyjna Warszawa. I tutaj właśnie koszt to było 876 745 złotych 41 groszy. I 2 oferta Tauronu, sprzedaż Łagiewnicka, Kraków. Koszt oferty 870 823 złote. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką kwotę. Zostało wszczęte 2 postępowanie na zakup energii elektrycznej na rzecz gminy Rabka Zdrój w 2022 roku i termin składania ofert jest do jutra, do 16 grudnia. Zostało wszczęte postępowanie na opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Termin składania ofert jest do dzisiaj, do 15 grudnia 2021 roku. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby stabilizacji osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce Zdroju. I kolejne to było zaproszenie do negocjacji właśnie z Pocztą Polską. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2022 roku. Zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Rabka Zdrój w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2022 roku. Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Odbiór i zagospodarowanie i unieszkodliwianie przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do aptek na terenie gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli z naszej gminy. Uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju, mikołajkowego turnieju szachowego. Wziąłem udział w muszli koncertowej we wspólnym ubieraniu choinki i spotkaniu ze świętym Mikołajem. W Bibliotece Miejskiej uczestniczyłem w rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu literackiego List do świętego Mikołaja. W Muszynie uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu Ekohestia, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie. Spotkałem się z wójtem gminy Lubień. Uczestniczyłem w zebraniu założycielskim Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wziąłem udział w forum burmistrzów w formie wideokonferencji. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Teresce. Uczestniczyłem w spotkaniu projektu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy do sprawozdania pana burmistrza pytań? Proszę uprzejmie. Chciałbym zapytać i rozwiać plotki. Czy pan uczestniczył w otwarciu pomieszczeń nad salą gimnastyczną w szkole podstawowej numer 3? Było to otwarcie, czy po prostu to są plotki tylko? Chyba nie rozumiem. To znaczy tam odbyło się spotkanie z dyrektorami między innymi na tej sali, natomiast otwarcia jako takiego nie było. To znaczy powiem tak, jeżeli będzie i będzie możliwość, żebyśmy mogli zaprosić radnych, żeby też zobaczyli, to jak najbardziej byłbym za tym. Z tego względu, że społeczność akurat tam na Słonym oczekiwała tego, że to zostanie wykończone już od wielu lat. Tym bardziej, że nie mają takiego miejsca, gdzie mogliby się spotykać i myślę, że to będzie doskonała okazja, żeby tam te spotkania. Miejmy nadzieję, że ta pandemia też trochę odpuści i te spotkania też tam się będą odbywały. Natomiast oficjalnie jako takiego żadnego otwarcia tam nie było. Dziękuję. Czy jeszcze? Nie. W związku z tym przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. W podpunkcie pierwszym mamy projekt uchwały 113, który jest praktycznie projektem uchwały porządkowym. Wiecie państwo, że do 2017 roku obowiązywała inne nazewnictwo szkół, bo były gimnazja. Dlatego było w gimnazjum numer 1 zespół szkół. Podstawowej gimnazjum w Chabówce, szkoły podstawowej gimnazjum w Ponicach, zespół szkół, przekształcone później w 8-letnie szkoły, czyli po 2017 roku z nową reformą wróciliśmy do 8-klasowej szkoły. W związku z tym paragraf pierwszy mówi, że trzeba po prostu zmienić uchwałę numer 26 przez 190 przez 16 i w podpunkcie pierwszym punkt 1.7 tej uchwały z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dlatego też przyjmujemy teraz nowe nazwy. Szkoła podstawowa numer 1 w Rabce Zdroju, szkoła podstawowa w Chabówce, szkoła podstawowa w Ponicach, szkoła podstawowa w Rdzawce i po prostu zmieniono nazwę, albo może inaczej wprowadzono nazwę zgodnie z przepisami zespół przedszkoli specjalnych dla dzieci przewlekle chorych w Rabce. I paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Czy w tej sprawie są pytania? Nie ma. Proszę bardzo, pan przewodniczący, była na komisji omówiona, została akceptację pozytywną. Czyli przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 113. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za.
Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Trzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pan Rafał, pani Józefa Śmietana. Nieobecna. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Jeden głos wstrzymujący się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 11 głosów za przyjęciem uchwały. Wobec 11 głosów za, projekt uchwały 113 podejmuje zmiany nazw szkół na terenie naszej gminy. Przystępujemy teraz do głosowania i do omówienia uchwały 114 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rabka-Zdrój. Pominę wszystkie podstawy prawne, które państwo też macie. Przeczytam punkt, paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie na własność gminy Rabka-Zdrój nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 3383 przez 2, 3380 przez 3, 3379 przez 3, 3377 przez 6, 3378 przez 2, 3377 przez 4 o łącznej powierzchni 0,914 hektara położonej w Rabce Zdroju przy ulicy Krętej objętej Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział Ksiąg Wieczystych w Szanie Dolnej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Punkt 2. Wyżej wymieniona opisana nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną bocznej od ulicy Krętej. Nieruchomość, o której w ustępie pierwszym jest nabywana od dogminnego zasobu nieruchomości. Podpunkt 4. Położenie oraz konfiguracja nieruchomości przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Pragnę nadmienić, że na Komisji Budżetowej projekt tej uchwały był analizowany. Kierownik Wydziału wyjaśnił wszystkie państwa wątpliwości. Czy są jakieś zapytania, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały? Proszę. Czy to dotyczy tej drogi, gdzie były składane jakieś tam interpelacje i prośby o to, że tam wylewa jakiś potok na tą drogę? Nie. To nie dotyczy tego? Nie. To nie o tą drogę chodzi. No ale proszę pan burmistrz. Znaczy, szanowni państwo, to chodzi o tą właśnie drogę, tam gdzie jest spór o to, jak ta woda ma pójść. Natomiast była dyskusja taka, że mieszkańcy dyskutowali tam między sobą, między innymi, którzy tam mieszkają, o kwestię przekazania tego terenu na rzecz gminy, uregulowania tego i uporządkowania właśnie sprawy związanej właśnie z przebiegiem tej wody, uchwyceniem tej wody i odprowadzeniem tej wody. Także tutaj jeden z mieszkańców zdecydował, że on ten grunt chce przekazać na rzecz gminy. Nieodpłatnie, tak jak tu pan przewodniczący powiedział. Problem będzie rozwiązany dotyczący właśnie tego. No chcielibyśmy rozwiązać. No zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to problem. Kilku lat trwa. Tak. No z tego co mówią mieszkańcy, to trwa tam już prawie 5 lat. Tylko że prawda jest taka, że część tych budynków postawionych jest na mapach zaznaczone tam było jako ciek wodny. Więc trzeba się było niestety liczyć z tym, że ta woda tam jest. Natomiast tak jak mieszkańcy między sobą tam dyskutują czy spierają się, woda nigdy nie popłynie do góry, tylko w dół. No i efekt tego jest taki, że mają pretensje do sąsiada, że zalewa ich. Natomiast w konsekwencji trzeba byłoby ten problem rozwiązać. No nieszczęściem się stało, że kiedyś przy remontowaniu ulicy właśnie tej Krętej nie zrobiono odwodnienia. To co staramy się teraz zrobić. I tak naprawdę
Nawet jeżeli byśmy chcieli tym mieszkańcom powiedzieć, gdzie tą wodę mają wpuścić, to nie ma gdzie wskazać. Kończymy projekt, który da taką możliwość i dopiero będzie można wtedy przekopać i wrócić, jakby zawrócić tą wodę do ulicy na Banie i w tym momencie dopiero tą wodę uchwycimy. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest tam problem. Szkoda, tak jak mówię, że przy remoncie tej drogi czy robieniu tam asfaltu nie zrobiono tego równolegle, bo myślę, że teraz nie mielibyśmy tego problemu. Natomiast zrobiono tam kiedyś asfalt, nie pomyślano o tym, żeby odprowadzić tą wodę, no i dzisiaj borykamy się z tym problemem. Natomiast nie uchylamy się od tego, że ten problem chcemy rozwiązać. To absolutnie, bo wiemy, że jest to problem i utrudnia to takie dobrosąsiedzkie współżycie, tak bym to określił. Dziękuję. Proszę Państwa, nadmieniam jeszcze, że w paragrafie drugim niniejszego projektu uchwały nabycie nieruchomości nastąpiło nieodpłatnie formy darowizny na rzecz gminy Rabka Zdrój. Czyli nie ponosimy w przejęciu tych gruntów żadnych kosztów, ale będziemy ponosić koszty później pośrednio. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przepraszam, Panie Przewodniczący, ja mogę głos? Proszę uprzejmie. Bo z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, że w tym momencie problem, który tam istnieje, tych cieków wodnych, który zalewa sąsiadów, miał w ten sposób, że to miasto ureguluje i zgodzi ten problem. To jest nową drogę kanalizacji, tak? Ten konflikt, który jest między teraz sami, ten tej drogi, ładnie mówiąc, załatwi sprawę. Panie... Jeszcze, przepraszam bardzo, przerywa głos, nie, w ogóle nie rozumiemy, co koleżanka do nas mówi. Ucieka nam głos, po prostu zanika. Ale inaczej, może ja to po prostu będę, jak będzie następna sesja, wrócę do tego tematu, jeżeli Pan pozwoli. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję. Informuję, że na komisji budżetowej problem ten był analizowany, uzyskał opinię pozytywną. Proszę Panie Przewodniczący. Głosujemy projekt uchwały numer 114. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Nieobecna. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Wobec 12 głosów za, projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu trzeciego. Projekt uchwały numer 115. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Na komisji budżetowej był ten problem analizowany, ten projekt analizowany. Były panie, które to przygotowały, udzieliły informacji państwu radnym. Czy w tej sprawie jeszcze Państwo chcecie zabrać głos? Po prostu co rok przygotowuje się program naprawczy przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkotyków i tak samo jest po prostu przedstawiony ten program do zatwierdzenia. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie ma. Pozytywnie został oceniony na Komisji Budżetowej projekt uchwały 115.
I przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałań narkomanii na rok 2022. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Pani za. Dziękuję. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Nieobecna. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 115. Projekt wchodzi do realizacji, został zatwierdzony, przyjęty. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu 4 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Poproszę Panią Skarbnik. Dzień dobry, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy jeszcze na 2021 rok zakłada zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 358 932 zł i 31 groszy. Zakłada zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 101 793 zł i 48 groszy. Plan dochodów po zmianach wynosi 97 442 488 zł i 90 groszy. Zmiany w budżecie zakładają również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 269 282 zł i 52 grosze. W związku z tymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 4 526 421 zł 35 groszy. Projekt zakłada również wprowadzenie ostatniej transzy wolnych środków do budżetu. Jest to kwota 721 098 zł i 96 groszy. W wyniku tych wszystkich zmian zmniejszamy plan przychodów o kwotę 4 526 421 zł i 35 groszy. W tym zmniejszamy planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w kwocie 4 400 zł. W związku z tym kredyt w roku 2021 będzie wynosił 4 miliony, a nie tak jak zakładano pierwotnie 8 400 000. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w planie dochodów, to zwiększamy dochody bieżące o kwotę 2 358 932 zł i 31 groszy. Zwiększenie wynika z tytułu dobrej realizacji dochodów ponad plan, który do tej pory był założony. I tak, zwiększamy dochody z tytułu karty podatkowej 150 tysięcy złotych, zwiększamy wpływy z podatku od nieruchomości kwota 420 tysięcy złotych, wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 289 223 zł i 73 grosze. Zwiększamy wpływy z opłaty uzdrowiskowej kwota 130 tysięcy złotych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 250 tysięcy złotych. Wpływy z opłaty skarbowej 20 tysięcy złotych. Wpływy z opłaty parkingowej 65 tysięcy złotych. Wpływy z podatku od osób prawnych kwota 850 tysięcy złotych. Wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci do naszych przedszkoli kwota 45 tysięcy złotych. Zwiększamy wpływy z dzierżaw kwota 60 tysięcy. Wpływy z darowizn 34 tysiące. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach majątkowych,
to wprowadzamy do budżetu dofinansowanie projektu Laboratoria Przyszłości. Jest to kwota 439 500 zł i to równocześnie ma odzwierciedlenie też w planie wydatków. Będzie to projekt realizowany przez placówki oświatowe w naszej gminie. Inna zmiana, która jeszcze jest dokonana w planie dochodów majątkowych, dotyczy przeniesienia dofinansowania realizacji zadania budowa wodnego placu zabaw w kwocie 1 454 323 zł i 69 zł. Jest to przeniesienie dofinansowania z roku 2021 na rok 2022. Jeżeli chodzi o zmiany w wydatkach, to zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 243 608 zł i 15 groszy. W tym zwiększamy kwotę 100 000 zł na gospodarkę odpadami. Na składki do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa 16 166 i 36 groszy. Pozostała kwota około 70 tysięcy, to jest zmiany w planach placówek oświatowych. Zmniejszamy wydatki bieżące w jednych placówkach, a uzupełniamy wydatki w innych. Jeżeli dotyczy jeszcze wydatków bieżących, to zmniejszamy kwotę z tytułu odsetek od kredytów. Jest to kwota 350 tysięcy złotych. Pierwotnie w budżecie była zaplanowana kwota 700 tysięcy złotych, ale już po... Wprawdzie już się rok skończy, zostaje kwota 350 tysięcy niezrealizowana. Wynikała ona z tego, że w roku bieżącym WIBOR utrzymywał się na dosyć niskim poziomie, bo na 0,24 dopiero teraz zaczął iść trochę w górę. Dlatego gmina z tego tytułu zaoszczędziła trochę środków. Jeżeli chodzi o zmiany w wydatkach majątkowych, to zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 3 533 969 zł i 79 groszy. W tym 3 200 000 zmniejszenie wydatków majątkowych zostaje przeniesione na rok przyszły. Dotyczy to realizacji budowy wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. No, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Panie skarbnik, proszę bardzo, czy są pytania? Panie przewodniczący, mam to pytanie. Proszę bardzo. Mi pan udzielę. Proszę bardzo, panie Darku. A dziękuję. Pytanie do pana burmistrza, bo tam w budżecie jest na Ponice na Wielki prawie 500 tysięcy przeznaczone, jak ja to mówię. I niech mi pan powie, panie burmistrzu, jedno, czy wszystkie są zgody właścicieli, żeby tą drogę tam zrobić? Panie Darku, proszę powtórzyć jeszcze raz powoli. Chodzi o drogę w Ponicach? Bo nie rozumiemy. Pytanie do pana burmistrza. Czy droga, jedna i druga, która 500 tysięcy, są zgody, tak jak prowadzone. Fatalne połączenie. Tak nie można procedować. Przecież to co drugie słowo jest zrozumiałe. 500 tysięcy to jest zaplanowane w Ponicach, ale rozbudowa remizy 500 tysięcy. A w Ponicach mamy tylko drogę do Zborkówki w Ponicach. Nie wiem, czy o tym mówimy? Tam dwie drogi są podane. Właśnie tak. No Zborkówka. Zborkówka 250 z Fogru płacimy przy dofinansowaniu z Fogru, a 120 tysięcy to jest odwodnienie Zborkówki zaplanowane na kwotę 120 tysięcy złotych, jeżeli o tym mówimy. Pani skarbnik, ja pani rozumiem, ja pytam pana burmistrza, czy tam są odbierane zgody na tę drogę. Zgody czy są? Tak, panie Darku, nie wiem, czy chodzi o tą drogę na Zborkówkę. Tam zgody są już dawno, jeszcze w tamtym roku były pozbierane i wszystko to jest u pana Adama. Dobrze, proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa? Prosiła, ale nie pytanie do pana burmistrza. Ale dobrze. Dobrze. No nie. Panie Darku, no cóż to z techniką? No nic, co drugie słowo słyszymy, co trzecie. Jeszcze raz może powoli jakoś niech pan ustawi się do mnie. Akurat jestem w domu na swoim sprzęcie. Dziwne, albo problem, albo nie zainwestuję w
sprzęt, bo naprawdę to nie ma wołać, że nie to nie ma wołać, że nie połączyć, odbijać, jak odbijać. Co może, może zadzwonić do pana Darka na telefon i na głośno mówiący, bo nie rozumiemy nic, chyba że napisze. No. Dobrze, panie przewodniczący. Panie Darku, zadzwonimy do pana i na telefon głośno mówiący pan powie to, bo nie rozumiemy nic kompletnie, jest takie fatalne. Będzie następna sesja, ja się zapytam. Dobrze. Dziękuję, bo Dobrze. Dobrze, panie Darku, dobra, w porządku. Naprawdę nie słyszymy nic kompletnie, jest po prostu jakieś zwarcie czy coś. Dziękujemy. Czy ja mogę prosić? Proszę bardzo, panią Dorotę słychać idealnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani. To pani Ola? No to widzicie, no, proszę bardzo. Pani pytanie o wyjaśnienie rozdziału 75.024, zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 tysięcy przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu. To się zacytuje. Halo? Pani radna, 60 tysięcy zwiększone na bieżące funkcjonowanie urzędu związane jest z tym, że jeden pracownik, który miał odejść na emeryturę, odchodzi w tym roku, więc trzeba zabezpieczyć te środki, które nie były w budżecie. No i na bieżące jeszcze takie jak zapłata jeszcze pozostałych kwot, które mogą wyniknąć, na przykład czy tam energia jeszcze czy wyjdzie, ale sama odprawa to będzie około i 40 tysięcy odprawa i nagrody jubileuszowe, które też potrzeba wypłacić. Jeżeli wypłacamy, proszę? Zwiększamy. Jeszcze to raz. To pierwsza sprawa. Jeszcze raz, bo. Druga sprawa. Ja mam pytanie, ponieważ znikają kwoty, jeżeli chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej z ulicy Gorczańskiej, Ogrodowej, tej Słonecznej, Wiejskiej, Zagórzan, Zakopiańskiej, Traczykówka, Chabówka. Tutaj jest niby napisane, że to jest uaktualnienie plan zadań inwestycji, tak? Czyli mam rozumieć, że dokumentacja została do tych dróg już zrealizowana i zapłacona, tak? Te środki były zaplanowane w budżecie na dokumentację, były ogłaszane zapytania ofertowe. Z tego co wiem z Wydziału Inwestycji, może tu ktoś też zejść i powiedzieć, to wiem, że się nie zgłosił nikt na dzień dzisiejszy. Nie ma już teraz możliwości, bo jest bardzo mało czasu do końca roku, żeby te dokumentacje zostały wykonane. W związku z tym zmniejszamy plany na tych dokumentacjach, a będą dyskusją w przyszłym roku najwyżej będziemy wprowadzać. Przykro mi, nic nie słyszę panią. Coś fatalnego. Przepraszam, nie słyszę. Coś fatalnego. Jeszcze jedna sprawa. Powiedzmy, że ja wrócę do tematu w najbliższej okazji, w najbliższej fazie. Mam jeszcze jedno pytanie do pana burmistrza. Płacimy do Stowarzyszenia Ziemskiego składki i proszę mi powiedzieć, bo pani burmistrz ostatnio się deklarowała, że pan prezes firmy do 10 grudnia założyć sobie fotowoltaikę w Rawcy. Chciałabym wiedzieć, jak się to skończyło. Chodzi o fotowoltaikę, tak? Pani radna, realizują inwestycje, bo dokonywane są nawet teraz odbiory i firma zadeklarowała, że wykona te instalacje. Więc u wszystkich 35 osób, które były, nie miały zainstalowane instalacji, może pan to jakoś udokumentować, potwierdzić na 100%? Jak najbardziej może to potwierdzić pan Stanisław Kiersztyn z tego względu, że on dokonuje i przyjmuje te dokumentacje, więc proszę z nim się kontaktować i jak najbardziej on te dokumenty, bo ma protokoły odbiorów. Ja bardzo panią dobrze słyszę, za to pana kiepsko słyszę. Podpowiedzi pani burmistrz świetnie są słyszane, ale pana burmistrza niestety nie. Pani radna, to jest niemożliwe, bo mikrofon mam włączony ja. Więc jeszcze raz powtórzę.
Dokumenty odbioru są u pana Stanisława Kiersztyna i protokoły, więc prosiłbym ewentualnie z nim porozmawiać. Natomiast są realizowane te inwestycje. Nie wszystkie jeszcze, ale firma zadeklarowała, że zostaną one wykonane. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania do tej? Proszę bardzo. Proszę bardzo, ktoś jeszcze zgłasza się? Darek, jak może. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, to co mi wiadomo, to jeszcze nie są realizowane, tylko podłączane te, co były założone do sieci. A chcę podać jeden przykład, tak podane komuś z tych ludzi, co byli na spotkaniu. Panie radny, jeżeli pan nie wierzy, to tak jak mówiłem, proszę porozmawiać z panem Staszkiem, bo on na bieżąco dokonuje. Panie burmistrzu, ale ja nie zadawałem pytania do pana, tylko zadawałem pytanie do pani burmistrzu. Pani była na spotkaniu i oferowała się do pani burmistrzu. Chcę słyszeć od pani burmistrzu odpowiedź. Panie Darku, to ja już panu odpowiadam. Tak jak powiedział pan burmistrz, ja mam taką informację, że w odbiorach 10 nowych instalacji uczestniczył pan Stanisław Kiersztyn. Pytałam go o to i powiedział, że są informacje pojedyncze u mieszkańców, kiedy mają realizowane z wyprzedzeniem jednodniowym, tak jak obiecywała firma. Część już zostało zapłaconych, instalacji, które były wykonane, poszły przelewy na konto firmy. Pozostałe instalacje, które nie są wykonywane, nie są oczywiście zapłacone i mamy informację, że na bieżąco starają się z mieszkańcami kontaktować, tymi zgodnie z harmonogramem, który mają oni sami przygotowany, bo słyszał pan na spotkaniu, jak było powiedziane, że to niestety nie gmina decyduje o kolejności, tylko ani nie kolejność zgłoszeń, tylko po prostu firma sobie określa, gdzie robią daną instalację. Tyle wiem. Dziękuję. Panie burmistrzu, ale jest mi wiadomo, że te 10, co założono wcześniej, tak było podpięcie do prądu, tak? I odeszkanie jest tak ważne. No, nic nie słyszę, panie Darku. W ogóle pana nie słyszymy. Jeszcze raz może. Najlepiej jest na Panie Darku, ja do pana zadzwonię po sesji i wszystkich informacji panu szczegółowo udzielę na ten temat. Nie, coś trzeba z tym sprzętem zrobić, bo tak nie może dalej być. To nie nasza wina? Nie. Tam gdzie u nich gdzieś sprzęga. A, to sprzęga w domu tam u nich, tak? No trudno. Bardzo słabo was sprzęga, bardzo słabo. Dobrze. Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 116. Analizowaliśmy ją na Komisji Budżetowej. Otrzymała pozytywną opinię. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Patyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Nieobecna. Pan Rafał Witowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. I tak, w głosowaniu wziął udział 12 radnych. Jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący się, 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 10 głosów za przyjęciem uchwały 116. Zmiany w budżecie gmin na 21 rok zostały przyjęte. Przystępujemy, proszę państwa, do projektu uchwały 117 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Pan burmistrz prosił mnie o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Prosiłem o głos, bo chciałbym tu jeszcze wprowadzić autopoprawkę do WPF-u. Związane jest to z planowanymi naszymi dwoma inwestycjami, czyli przejście drogowe na ulicy Poniatowskiego, tam obok Wiosny. Myśmy sobie założyli kwotę, że będzie to około 100 tysięcy, natomiast najniższa oferta była na 128 tysięcy.
I chciałbym tu prosić właśnie, żeby, i prosiłem też panią skarbnik o uwzględnienie tego, żeby dokonać jeszcze tej zmiany. Radni pytali również, co jest za te pieniądze planowane, bo najczęściej mówi się tylko, że jest to przejście, ale proszę pamiętać, że to jest przejście, ale również jest tam wykonanie właśnie progu zwalniającego, wykonanie oświetlenia i również wykonanie tam kawałku jeszcze chodnika. Także to jest w tym zakresie. No i stąd się chyba między innymi ta kwota wzięła. Jak państwo widzicie, kwoty ulegają też zmianom. No, nie znaleźliśmy nikogo, kto zrobiłby to, mówiąc, za niższą kwotę. Drugie takie miejsce, które też planowaliśmy, to jest przejście obok liceum na drugą stronę. Zakładaliśmy właśnie, że będzie to, tam też wydawało się, że będzie to niższa kwota, natomiast koszt całkowity tej najniższej oferty to jest 99 990 zł i tu właśnie prosiłbym, bo też brakuje nam prawie 20 tysięcy, to jest przejście obok liceum i tam jest właśnie również też ten próg zwalniający, ale tak samo wykonanie tego dojścia i oświetlenia, czyli na podobnej zasadzie, tak jak to, tylko że przy ulicy Poniatowskiego ten zakres jest ciut większy. Dlatego prosiłbym państwa radnych, żeby uwzględnić tą jeszcze autopoprawkę, którą teraz zgłosiłem, z tego względu, że chcielibyśmy przystąpić i zrealizować, wykonać te progi zwalniające i wykonać oświetlenie tych przejść, z tego względu, że tak jak tutaj radni zgłaszali już wielokrotnie, są to przejścia niebezpieczne i przyjęliśmy je do realizacji, że będziemy je realizowali. No i stąd nasze działania i doprowadzenie do tego, żeby oprócz samego przejścia, żeby jeszcze wykonać właśnie to oświetlenie plus dojście do tego przejścia i żeby to jakoś wyglądało w sposób cywilizowany. Proszę właśnie o dofinansowanie, pani księgo. Proszę. Chciałam tylko tutaj dodać do tego, co szef powiedział, że żebyście państwo wiedzieli, to jest w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Jest to przedsięwzięcie 1.3.2.32. Wtedy by się zmieniła kwota nie 100 tysięcy, tylko byłoby 130 tysięcy. I przedsięwzięcie 1.3.2.33 nie 80 tysięcy, tylko 100 tysięcy. I jeszcze chciałabym powiedzieć to, że to są zadania, które będą dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i w tej kwocie 130 tysięcy dofinansowanie mamy otrzymać 77 628 zł. Natomiast w tym drugim zadaniu, co jest przejście dla pieszych na Jana Pawła, dofinansowanie zaplanowane jest 57 226 zł. Czyli to prawie jest powyżej 50% dofinansowania, resztę są nasze wolne środki. Nie wiem, czy od razu jeszcze bym powiedziała tylko dwa słowa jeszcze do wieloletniej prognozy. Tak, tak, tak. Momencik, momencik. Od razu chodzi o to, żeby jeszcze pani... Żeby omówić tylko w skrócie, tak, i później będziemy dyskutować. Bo jeżeli chodzi o załącznik numer 1, to jest dostosowany do zmian w budżecie gminy. Chciałam tylko zwrócić uwagę, bo może tego nie powiedziałam przy omawianiu uchwały w sprawie zmian w budżecie, że w wyniku tych dokonanych zmian zmniejsza się zadłużenie gminy ogólne. Będzie ono teraz zaplanowane na koniec 2021 w kwocie 24 272 896 zł. Czyli jest to zadłużenie nie większe niż było na koniec 2020 roku. Jeżeli chodzi jeszcze o zmiany w załączniku numer 2, o tych przedsięwzięciach, to tylko zwrócę jeszcze uwagę, że wprowadzamy nowe przedsięwzięcie utrzymanie czystości na terenie miasta Rabka-Zdrój, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 676 512 zł z podziałem w równych kwotach na te 3 lata. I wprowadzamy również nowe przedsięwzięcie, przebudowa przejścia dla pieszych w kilometrażach 0 do 980. Są to łączne nakłady 14 500. Jest to zadanie realizowane przez powiat nowotarski. Miało to być wykonane w tym roku. Nie zostało wykonane. Powiat zwrócił się do nas z prośbą o aneksowanie tego zadania, w związku z czym jest potrzeba ujęcia tego przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Jeszcze, tak, na Sądeckiej. Jeszcze prosiłbym, żeby pani dodała, że muszą być podpisane te umowy w tym roku ze względu na dofinansowanie. Także nie możemy ich przesunąć na następny rok, podpisanie umów.
Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze Pan Robert chciał zabrać głos. Nie tylko zaskoczyła ta wysokość tej kwoty, ale mikrofonaj nie wiedziała. Nie wiedziałem dokładnie się, dowiedziałem się o szczegółach, jednak elektryka to jest jednak jeden z dużych wydatków przy takiej realizacji i tu jest zrozumiałe. Dodatkowo no, mamy dopłatę, bo to jest, trzeba by było, gdybyśmy zrezygnowali, bo myślałem o tym, że położymy policjantów, jak się to po angielsku mówi, no ale to rozwiązywałoby tylko problem częściowo i myślę, że korzystając z tego dofinansowania trzeba to zrobić. No. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tych przejść. Bardzo dobrze, że pan burmistrz wyjaśnił dokładnie, bo właśnie wielu ludzi, mieszkańców myślało, że to tylko zwykłe przejście dla pieszych tyle kosztuje. A to jest właśnie, tak jak pan burmistrz powiedział, przejście oświetlone, wyniesione i jeszcze kawałek chodnika. Myśmy też wczoraj byli przerażeni tymi kwotami, ale po głębszej analizie i wyjaśnieniu zamówień teraz zrozumiała jest kwota. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Panie, proszę Panie Jasiu. Ja tu w sprawie tych przejść jeszcze chciałbym parę słów dodać, właściwie pytanie. Czy przewidujecie Państwo w najbliższej przyszłości wykonanie jeszcze dodatkowo, może nie w takim zakresie, jak tutaj była mowa o przejściu dla pieszych przy liceum, może w troszeczkę mniejszym, ale poprawiającym widoczność na przejściu dla pieszych przy willi Granit, czy ABC Granit. No to jest fatalne. To przejście chyba, powiem szczerze, chyba jedno z najgorszych, jeżeli chodzi o widoczność i o bezpieczeństwo pieszych tam w tamtym rejonie. Praktycznie po pierwsze jest bardzo ciemno, po drugie, że z jednej strony piesi wychodzą prawie że zza drzewa wprost na jezdnię i to zwłaszcza w tym okresie takim jesienno-zimowym, w okresach takich szaruk, no naprawdę tam bardzo łatwo o nieszczęście. Czy ewentualnie jakieś jeszcze tu działania w tą stronę? Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie radny, czy pan oczekuje, żebyśmy tam robili też wyniesione przejście czy doświetlone przejście? Doświetlenie. Chodzi przede wszystkim o doświetlenie. Bo załóżmy, to wyniesienie załatwiałoby może w jakimś sensie sprawę ograniczenia prędkości w tamtym rejonie, bo to są dwie szkoły właściwie tam, bo jest i podstawówka i liceum. Natomiast tu chodzi przede wszystkim właśnie o doświetlenie tego przejścia, żeby no tam praktycznie ten pieszy był widoczny cały czas. Proszę bardzo. Panie radny, ja myślę, że jak tutaj na wysokości liceum będzie ten próg zwalniający, to on wymusi zwolnienie już. Natomiast to, co pan mówi, tam jeżeli byśmy zrobili doświetlenie, to miejmy nadzieję, że załatwiłoby to sprawę. To znaczy, jeżeli można jeszcze coś zasugerować, to też i w jakim zakresie by załatwiło sprawę, raz, że doświetlenie, a dwa, że jak gdyby lekka przycinka tego drzewa, które tam jest, no to można doraźnie jak gdyby w tej chwili zrobić. Może to w jakiś sposób poprawi, ale warto by było pomyśleć nad tym, żeby pójść o ten krok dalej. To sobie może w zapytaniach, a teraz to do budżetu raczej nie wchodzi na ten, do korekty. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś do wieloletniej prognozy finansowej? Nie, no przystępujemy w takim razie do głosowania. Chciałem tylko wspomnieć, że na ostatniej tej komisji otrzymała prognoza pozytywną opinię, z tym, że dochodzi tutaj zmiana, tą, którą wnosi pan burmistrz. I dlatego pytam, czy przy głosowaniu przystępujemy do głosowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Apkę po zmianach, czyli po uzupełnieniu tym, które zaproponował pan burmistrz i pani księgowa. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.
Pan Marek Ciepiński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Pani Aleksandra. Słyszę. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Jan Patyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Jeszcze proszę sprawdzić, coś tak można. To jeszcze wrócimy do pani Aleksandry. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Dobrze, dziękuję. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. I pani Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. No, nawet tak bezpiecznie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 2 głosy wstrzymujące się, 11 głosów za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego wieloletnia prognoza finansowa po zmianach zostaje przyjęta. Proszę Państwa, tym sposobem wyczerpalibyśmy punkt 3 i pozostało nam punkt 4, którym zanim przystąpimy do jego realizacji, ogłaszam 5 minut przerwy.
rozpoczynamy po przerwie dalsze posiedzenie Rady. Chciałem tylko przeczytać informację, którą przesyła nam koleżanka Aleksandra Koper, że bardzo słabo słyszała wyjaśnienia pana burmistrza i dyskusję radnych, dlatego wstrzymała się od głosu, a mówiła w międzyczasie, że na następnej sesji będzie szczegółowo prosić o pewne wyjaśnienia. Dobrze. Proszę państwa, przystępujemy do punktu czwartego. Proszę? Nie ma obrazu w sali. Pani Ola pisze. Już pani. Przystępujemy do podjęcia uchwały na wniosek przewodniczącej Rady w Rabce Zdroju ustalenia wynagrodzenia burmistrza Rabki Zdroju. Proszę państwa, zanim przystąpimy do analizy projektu uchwały numer 118, chciałem zabrać głos i poprosić państwa o chwilę cierpliwości. Chciałbym przypomnieć, że od 2018 roku, kiedy rozpoczęliśmy naszą współpracę z burmistrzem, burmistrz z nami, wtedy do dnia dzisiejszego nie zostały, w ogóle sprawa uposażenia burmistrza nie została w ogóle wzięta pod uwagę w międzyczasie. Szanowni państwo, gdy 25 czerwca na 36 sesji rozpatrywaliśmy raport o stanie gminy, udzieliliśmy wotum zaufania burmistrzowi. Po analizie i ocenie budżetu udzielaliśmy burmistrzowi absolutorium i trochę, przepraszam za wyrażenie, głupio mi było, że tylko jeden z radnych przedstawił albo inaczej powiedział plusy i wskazał na, raczej przedstawił minusy i wskazał na plusy, doceniając pracę burmistrza. Dlatego też chciałbym dzisiaj w paru słowach, zanim przystąpimy do głosowania, wspomnieć o króciusieńko, o sukcesach, zamierzeniach burmistrza. Przecież rozpoczynając pracę w 2018 roku zostaliśmy budżet z długiem 25 645 588 zł. Nie mówiąc już o zadłużeniu szpitala, który wynosił 7 237 709 zł. Proszę państwa, jest to czas wejścia w rytm pracy i zatwierdzenie budżetu na 20 rok i ustalenia pensum dla burmistrza i obietnica sukcesywnego zwiększania zmian albo inaczej podnoszenia pensum burmistrza uzależniliśmy od wyników prac. Na obietnicach się skończyło. Przez prawie 3 lata nikt nie wracał do tego problemu. W 2019 roku rozpoczęliśmy intensywną realizację. Zrobiliśmy Nowy Świat, Smrekową, Ruchu Oporu, Kasprowicza. Podjęliśmy decyzję o budowie, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Chabówce. Rok 2019 był również dużym wyzwaniem dla burmistrza. Było ratowanie szpitala. Przecież on jest jedynym zarządcą, jedynym właścicielem, można powiedzieć, jednoosobowym. Zmiana zarządu spółki, przygotowanie programu naprawczego, restrukturyzacja zadłużenia. W sumie pierwsze efekty wyprowadzenia szpitala ze stanu przedzawałowego. I tu należą się również słowa podziękowania i uznanie dla pana prezesa Witolda Latuska za ogrom pracy, aby szpital po prostu wrócił tak i albo powoli powracał do tego, czym chlubiliśmy się przed laty. Proszę państwa, rok 19 to jest rok naprawdę wytężonej pracy burmistrza i pracy między innymi nie tylko w realizacji zobowiązań wielomilionowych, ale również i realizację w ratowaniu, czy pracę w ratowaniu szpitala.
Rok 20 jest dosyć, powiedziałbym, wytężonej pracy państwa burmistrzów, bo dofinansowanie do inwestycji, mógłbym je tu po kolei wymieniać, wtedy jest 7 572 587. Ogółem w 20 roku pozyskano środki finansowe do gminy pozabudżetowe, proszę państwa, w kwocie 11 490 000 i tam jakieś złote. Jest to ogromna kwota, która przecież zasila budżet i z której mogliśmy realizować właśnie drogi, mogliśmy realizować nasze potrzeby bieżące. Należy wspomnieć, że największym kosztem, jak co roku dla nas jest, oświata, bo w 20 roku przecież z naszych pieniędzy podatnika dołożyliśmy do oświaty prawie 7,5 miliona złotych. Gdyby subwencja rządowa była pełna, te środki przecież moglibyśmy przeznaczyć na poprawę infrastruktury miasta. To są ogromne pieniądze i byłyby widoczne, gdybyśmy je włożyli w upiększenie czy poprawę warunków bytowych miasta. Po prostu rok 21 to mógłbym powiedzieć, że jest rokiem również dosyć dużych sukcesów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy i przeznaczenie ich na inwestycje. Bo w roku 21 mamy zaangażowane w inwestycje około 6 900 000 zaangażowanych. Ale przecież mamy w sumie tych pieniędzy o wiele więcej. Nie samymi kwotami inwestycji i środków pozyskanych żyjemy i na co dzień. Boli to, że niektórzy mieszkańcy bez sprawdzenia danych, które są dostępne na BIP, ale korzystając z Facebooka czy innych środków, podają nieprawdę, która przez następnych internautów jest powielana. Na przykład Dario, nikt tak nie zadłużył naszego miasta jak obecna władza. Wspomniałem wcześniej, że na starcie Rada otrzymała zadłużenie 25 645 588 zł. Po tych latach, na dzień dzisiejszy, mamy kwotę 24 272 896, co jest około 1 300 000 niższe zadłużenie niż zostaliśmy. To nie jest takie bez znaczenia, proszę państwa, dla budżetu i dla wykazania gospodarności. Wszystkie te dane przecież są na BIP-ie, można je sprawdzić, ale widocznie dla niektórych jest to trudne. Suma summarum, dług musi ktoś spłacić. W związku z tym łatwo jest powiedzieć, a nikt burmistrza nie będzie rozliczał z zadłużenia miasta, tylko z tego, co zrobił. Dobrze jest brać długi, zaciągać długi, robić inwestycje, wskazać, jak dobrze gospodarujemy, jak pięknie, ale ktoś te długi w końcu musi spłacić. Jakieś konsekwencje tego są. W związku z tym dobry gospodarz zawsze patrzy, żeby gospodarować tym, co ma w kieszeni, a nie tym, co mu obiecuje się w banku do możliwości zabrania. Pani Małgorzata też na taki, daje, bo nie chcę tam, pisze, brak pomysłów na rzecz poprawy powietrza. Tu naprawdę jest przesada w takim stwierdzeniu. Mamy przed sobą zatwierdzone środki pozyskane w ostatnich latach i wykonywanych na bieżąco pracach i czynnościach, żeby uzyskać jak najlepsze warunki czystości powietrza. Chciałem nadmienić, że w ostatnich latach pozyskaliśmy na ochronę naszego powietrza gdzieś ponad 10 milionów złotych. A więc likwidacja niskiej emisji, likwidacja kopciuchów i tak dalej, i tak dalej.
Proszę Państwa, z pyłem zawieszonym, który parę lat temu był po prostu dla Rabki no, złą wizytówką, uporaliśmy się prawie całkowicie. Mamy kłopoty z benzoalfapirenem. Mamy go w granicach 8 nanograma. Jest to poniżej średniej, ale w dalszym ciągu, mówiąc szczerze, wysoki. Mamy jedną z najlepszych stacji monitoringu, państwowego monitoringu środowiska. Pewno, że moglibyśmy tę stację przenieść z tego miejsca, gdzie jest, ponieść na górkę i mielibyśmy rewelacyjne środki, zastosując tak jak w Nowym Targu, żeby nie było. Ale proszę Państwa, odczyty byłyby rewelacyjne, ale nie bawiło, nie bawmy się w oszukiwaniach samych siebie i naszego organizmu. Musimy zrozumieć, że benzoalfapiren powstaje głównie ze spalania śmieci i tu mam problem. Jak zmienić przyzwyczajenia i świadomość niektórych mieszkańców? Proszę Państwa, śmieci, spalanie śmieci daje nam benzoalfapiren. Panie Przewodniczący, ale to nie jest na temat. Jest to na temat tego, co do tego czasu zrobiono. Następnie rok 20, proszę Państwa, następny, 22 i też w tym czasie, znaczy 21 i w tym czasie walczy Pan Burmistrz, Państwo Radni o pewne modyfikacje i pewną, można powiedzieć, zmianę myślenia naszych mieszkańców. Jeden z internautów właśnie mówi o tym, że brak wyciągu na Maciejowej pogrąży Rabkę. I tu się zgadzam. Brak rzeczywiście wyciągu na naszą kultową Maciejową jest no, dla nas bardzo przykrą sprawą. Ale przecież my nie możemy przekonać paru panów X, żeby po prostu udostępnić teren, żeby można było tam zrobić wyciąg i cieszyć się z tej, jak to mówią przysłowie, kury, które znosi złote jajka. Pan burmistrz, radni kilkakrotnie chodzili, rozmawiali, ale niestety pewnych rzeczy nie da się rady przeskoczyć. Pojawia się wiele innych suszy lub mniej suszych wpisów i to dobrze, bo tym sposobem mobilizuje się do większej pracy, ale wpisy wszystkie złe, ale wszystkie źle po prostu wpisy, które są na jak gdyby złośliwe, nie przyczyniają się do zachęty i lepszej pracy. Proszę Państwa, nie będę dalej nudził, bo to już radny mówi, że to nie na temat. Chodziło mi o to, żeby wykazać, proszę Państwa, że przez ten czas, tych trzech lat, wiele, wiele rzeczy zrobiono. Pragnę przypomnieć, że decyzja rządu w 2018 roku obniżyła wszystkim samorządowcom uposażenie o 20%. W roku obecnym ten sam rząd na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 roku ustala wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i zmienia ustawę o pracownikach samorządowych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów radni zostali zobowiązani do ustalenia uposażenia burmistrza zgodnie z załącznikiem numer 1. Jest to po prostu zrzucenie obowiązku na radnych, aby społeczność zadowolona, mniej zadowolona, niezadowolona mogła mieć winowajcę i pojawią się na pewno rzeczy, ale biorę to na siebie. Proszę Państwa, załącznik numer 1 do niższej ustawy, która mówi o zmianie uposażenia burmistrza, to jest rozporządzenie z dnia 1 listopada 2021 roku, załącznik numer 1, mówi o wykazie stanowisk. I nasze miasto mieści się w paragrafie trzecim, powyżej między grupa
powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców. I tu są widełki, w których musimy się zmieścić w przygotowaniu burmistrzowi uposażenia. Proszę Państwa, wobec powyższego przygotowaliśmy w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Budżetowej, z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i po analizie możliwości ustaliliśmy, że wynagrodzenie miesięczne burmistrza byłoby całości w wysokości 19 233 zł. Z tym wynagrodzenie zasadnicze 10 400, funkcyjne 2760. Nie możemy dać niższego funkcyjnego, choć maksymalnie jest 3450 zł. Ze względu na to, że pan burmistrz miał obecnie 2560. Dodatek specjalny 30%, który jest obligatoryjny, tak samo i dodatek 20%, który jest obligatoryjny, który musi być dodany w pełni. Dlatego też zmianę wynagrodzenia burmistrza dokonuje Rada i Rada będzie musiała to przyjąć lub odrzucić. Pytanie jest następujące. Czy wobec, chcę jeszcze nadmienić, że w międzyczasie sugerowałem się i sprawdzałem już uposażenia burmistrzów, wójtów z poprzednich, sąsiednich gmin i tak dalej i są praktycznie podawane w przybliżeniu do naszej kwoty. Proszę bardzo, czy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Państwo będziecie chcieli zabrać głos? Proszę bardzo, pan Skipiała. Proszę Państwa, już kolega przedmówca powiedział wiele na temat, jakby powiedzieć, skłaniającego do podwyżki wynagrodzenia dla burmistrza, ale jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałem jeszcze parę słów dołożyć. Przez te lata nie znaleźliśmy, jakby powiedzieć, w dyscyplinie budżetowej żadnych jakichś naruszeń, które burmistrz, no można powiedzieć, naruszył w taki ewidentny sposób, który by dyskwalifikował jego działania. To wynikało również to, że dostał absolutorium i tak dalej. To, co już kolega nadmienił, dług gminy w latach, można powiedzieć, również zmniejszono, mimo proszę Państwa, wydatków na oświatę co roku rosnących, zadań, które wypadają nam, jakby powiedzieć, zadań gminnych, są wszystkie realizowane, które zakładamy. A mimo tego dług został obniżony. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, znalazłem w piśmie ranking gmin na przestrzeni 3 lat. Więc w 2018 roku gmina nasza zajmowała pozycję 400 na 642 gminy. W 2019 przesunęliśmy się na 207. Przesunęliśmy się na 207 miejsce. W 2020 roku jesteśmy na 181 miejscu. Chciałbym, żeby ten wynik był utrzymany i myślę, że tak będzie. To też wytawcą rankingu jest Instytut Studiów Wschodnich, który to jest niezależna gremium, które takie decyzje podejmuje. Znaczy, że nas zauważają, że ta gospodarka idzie w dobrym kierunku. No, dodając jeszcze pewne sprawy, to chciałbym tu się zwrócić, bo jest pani burmistrz, żeby, bo na ten sukces pracują wszyscy pracownicy. To nie tylko jest burmistrz, jakby powiedzieć. To również grupa ludzi, którzy pracują w urzędzie i tak dalej. Myślę, że tu pani burmistrz, jakby powiedzieć, zwróci uwagę, że czy zwróci, no może kiedyś będzie okazja, żeby tym pracownikom również, jakby powiedzieć, wynagrodzić ten sukces, który sami realizują.
No, jeszcze tak dodam odnośnie pozyskiwania tych środków. Jest to okres, w którym tych środków pozyskaliśmy dość znacznie i to też jest zasługa głównie tutaj, powiedzmy, wozów naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Ja dodam tylko jeszcze i tu chciałem przy okazji podziękować również pani burmistrz za naprawdę dużą pracę włożoną w pozyskiwanie środków ze swoim zespołem, którzy korzystają z każdej możliwie nadarzającej się okazji i po prostu składają projekty, składają, implikują do wszystkich możliwych komórek, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Co mówiłem, w 2020 roku zdobyliśmy prawie, przeszło 11 milionów pozabudżetowych środków. W tym roku mamy prawie 14 milionów pozabudżetowych środków. Dlatego możemy robić jedną drogę, drugą drogę i te majera zrobione i most się robi i nowy świat. Wiele prac jest zrobionych, które po prostu dzięki pozyskaniu środków. I to wszystko trzeba sumować na ogólną pracę zarządu miasta. Proszę bardzo, kto jeszcze? Proszę bardzo. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 13 grudnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Rabki-Zdroju przedstawiony przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Chciałam tutaj podkreślić, że praca burmistrza to nie jest praca 7:35, jest to czasami praca 7 dni w tygodniu przez 20, czasami 4 godziny. Burmistrz nie tylko pracuje tutaj w urzędzie, ale reprezentuje nasze miasto na zewnątrz w celu pozyskania nawet tych środków zewnętrznych. Dlatego też komisja pozytywnie zaopiniowała po oczywiście też dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę, pani Anna. To znaczy tak, ja nie chciałbym być źle zrozumiany, że neguję tutaj jakiekolwiek zasługi pana burmistrza czy kogokolwiek. Myślę, że tutaj byłem ujęty w tym, co pan przewodniczący powiedział, jako osoba, która wykazała wtedy, kiedy było głosowane absolutorium, wykazała pewne zastrzeżenia i uwagi co do pracy burmistrza. Mam do tego pełne prawo, widzę jak widzę. Tak jak powiedziałem, będę doceniał zasługi każdego burmistrza, niezależnie od tego, jaką opcję ja reprezentuję i z jakiej opcji burmistrz się wywodzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to nie tak do końca, że są same superlatywy, że tylko są, jest jedno wielkie pasmo osiągnięć. Praca, jeżeli się ją wykonuje tak jak uważam przyzwoicie i podchodzę do tego uczciwie, jest nagradzana w sposób określony, nazwijmy to, tak może nieładnie zabrzmi, ale uśredniony, prawda? Czyli jeżeli ja przychodzę, jestem w pracy, podejmuję działania, które leżą, że tak powiem, w moich kompetencjach, ja za to otrzymuję, nazwijmy tą pensję uśrednioną. Praktyka jest taka, że coś ponad, czy wiele ponad, jest jak gdyby nagradzana dodatkowymi fruktami. I tutaj ja, jeżeli będę podejmował decyzję, będę się kierował przede wszystkim właśnie tą wyceną tej skali, tych dodatkowych, że tak powiem, fruktów, a tu już nie jest tak, że tak powiem, bardzo różowo. Cały czas podnoszę kwestię pewnej sprawiedliwości, dzielenia środków tutaj skromnych, które, tak zaznaczam, skromnych, które mamy. No tu będzie zawsze działała zasada krótkiej kołdry. Rozumiem, ktoś będzie zadowolony mniej, ktoś bardziej.
a ktoś w ogóle będzie niezadowolony. Takie jest też i prawo każdego. I odnosząc się jeszcze do tego argumentu odnośnie tych rankingów, to ja sobie pozwolę ze strony wspólnota.org, i to nie jest jakieś 200 miejsce, panie radny, tylko to jest miejsce, no właśnie, 479. W roku 2020. No tak. Oczywiście, panie Janie, przepraszam, że sprostuję od razu. Pan użył rankingu, gdzie brane były pod uwagę gminy miejsko-wiejskie, o których mówił pan Robert Skipiała, znam te wszystkie rankingi. I tam rzeczywiście jest tylko 600 ileś gmin, nie chcę tutaj, 600 ileś, nie pamiętam, 640 gmin miejsko-wiejskich. Pan mówi o rankingu, gdzie jesteśmy na 200 miejscu, przy 2000, bodajże nie wiem ile gmin do końca, ponad 2000 gmin. Więc i nie są podzielone na miejsko-wiejskie, tylko jest ogólnie gminy, no gminy po prostu. Więc tutaj w tym rankingu jesteśmy na którymś tam 200 miejscu czy 400 miejscu, ale to uważam, 479. To jest i tak na ponad 2000 gmin bardzo wysoko. I rośnie co roku, jak pan będzie uprzejmy sprawdzić statystykę. Jestem uprzejmy sprawdzić statystykę i owszem, i temu tak. Nie zaprzeczę, że gdzieś tam, startowaliśmy od dużo niższego pułapu. Jest ten awans, ale jeżeli ja sobie widzę, że gdzieś przed nami, tu najbliżej sięgając, jest gmina, znaczy jest miasto Jordanów, no sorry, większy, że tak powiem, większy dochód. Tak, panie Janie, pana tylko ma 5 tysięcy mieszkańców i to czasami jest łatwiej zarządzać takim miastem niż miastem uzdrowiskowym i ma inne dochody, inne obwarowania niż Rabka. Ja wszystko rozumiem. Także tam są też różne kryteria dochodów, ilości firm. Ja tylko próbuję, że tak powiem, wskazać, że pewne, mówię tu, rankingi nie powinny, też zresztą pani burmistrz to potwierdziła, nie powinny mieć jakiegoś charakteru decydującego, ponieważ wiele czynników wpływa na to, które miejsce będziemy zajmować i tutaj, czy pozyskiwanie środków nie jest uwzględniane, ponieważ jest to jak gdyby sporadyczny zastrzyk i on nie może decydować o tym, czy ale tutaj gmina jest zasobna, czy nie. Decyduje, no, ja tylko przedstawiam, że tak powiem, metodologię tworzenia jakichś tam rankingu, prawda? Tak. Więc to też nie jest tak do końca. Dlatego powiedziałem, że zastrzegam się tutaj też prawo do tego, że... A ja korzystając z głosu, to w imieniu własnym i oczywiście pracowników urzędu bardzo dziękuję za te dobre głosy. Dziękuję. Dziękuję pani Janie. Proszę państwa, ja chcę jeszcze raz nadmienić, że proszę, kto tam? Pani Dorota czy pani Ola? Pani Ola. Pani Ola, proszę bardzo. Dziękuję. Przede wszystkim nie bardzo się mogę zgodzić z laudacją, którą pan wygłosił. Ze względu na bardzo fonie, jak jest transmisja prowadzona, ograniczę się tylko do tego i 18 maja wojewoda zwrócił uwagę, że pan burmistrz umił prawo. Nierozwiązana kwestia przedszkola numer 2. Też są zarzuty prawne i tak samo pan burmistrz łamie prawo, kiedy przyznał, że do budynku, który nie jest bez podpisania umowy. Ale powiem pani, że nic nie słychać, to powie, że złośliwie. No. Uczestnicy pani. Niech się wypowie. Na destrukcji nie ma wypowiedzi po prostu radnych. Uważam, że jeżeli jest to dyskusja radnych, tylko i wyłącznie w gronie radnych. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Proszę pan Rafał. Ja jeszcze chciałem zabrać głos w tej sprawie. Szanuję pracę pana burmistrza, jest rzetelna, ale uważam, że ten czas na podwyżki nie jest odpowiedni. Po prostu mamy COVID, wszędzie brakuje pieniędzy, a jak
poruszany jest temat śmieci, to jest szczególnie mówione, że brakuje pieniędzy, więc na to też uważam, że chyba pieniędzy braknie. Powinniśmy dać podwyżkę minimalną ustawową, bo ta jest za wysoka, bo pan Michał tak pięknie przedstawił wszystko, co jest, osiągnięcia wszystkie i powiedział pan, że widełki nas puszczają, ale nie powiedział pan, jakie to są widełki. Bo to jest prawdopodobnie praktycznie największe widełki, jakie pan przedstawił, bo są jeszcze mniejsze. Prawie 1000 zł mniej od maksimum. A 1000 zł więcej od minimum. Znaczy widełki są, jeżeli można, widełki są 4000, jeżeli dobrze pamiętam. Od 16 000 do 20 000 prawdopodobnie. Tylko musicie wiedzieć, że my nie możemy dodatku 30% obligatoryjnie 20% obniżać. To są stałe, które muszą być doliczone w zależności od ilości, od stażu pracy. Dlatego to nam podbija. W zasadzie, proszę Państwa, jeżeli nie będę dalej mówił, bo wymyślicie Państwo, że ja sobie wymyśliłem podwyżki czy coś. To jest narzucone. Obligatoryjnie musimy każdemu samorządowcowi podnieść uposażenie. Nasi rządzący wyszli z bardzo fajnego założenia. Dajmy, niech sobie samorządowcy robią, a my mamy święty spokój, jesteśmy z boku. A my się będziemy między sobą i w danej społeczności po prostu podgryzać. Nie na tym polega sprawa. Przystępujemy w takim razie, jak koniec dyskusji, do głosowania. Proszę, panie przewodniczący. Ja może odczytam projekt uchwały. Projekt uchwały 118 w sprawie dostania wynagrodzenia dla burmistrza. Na podstawie artykułu 18, punkt 2 i tak dalej, wszystkie tutaj mamy dzienniki ustaw i ostatnie zarządzenia, które obligują do stworzenia niniejszej projektu uchwały. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne burmistrza w wysokości 19 233, na którą kwotę składają się wynagrodzenie 10 400, dodatek funkcyjny 270, dodatek specjalny 30% 3957 oraz dodatek specjalny za wysługę pracy 20%, to jest 2086 zł. Zmiany wysokości wynagrodzenia burmistrza dokonuje Rada Miejska. Moc traci uchwałę numer 8/47/19 Rady Miejskiej z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rawki Zdroju. Uchwała również, uchwała numer 23/198/20 Rady Miejskiej w Rawce z 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały numer 8/49/19 Rady Miejskiej w Rawce z 24 kwietnia 2019 roku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 listopada 2021 roku. Punkt drugi. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do ustaleń wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza Rawki Zdroju należącego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Proszę Państwa, od kwoty trzeba odjąć 33%. To nie jest to taka kwota, to jest, zostaje w granicach 10-12 000, zdaje się. No dobra, 1/3 tej kwoty idzie na podatek. Proszę bardzo, pan przewodniczący czytasz. Pan Marek Ciepliński. Nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Za, tak? Tak. Pan Jan Kwatyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. To jeszcze wrócimy. Dziękuję. Pan Piotr Ptak. Wstrzymuję się. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robert Skipiała. Jestem za.
Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Wstrzymuję się. Piotr Żółtek. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Przy 5 głosach wstrzymujących się 8 głosów za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Wobec 8 głosów za, przy 5 wstrzymujących, projekt uchwały o ustaleniu wynagrodzenia otrzymał pozytywną opinię i został przyjęty do realizacji. Proszę Państwa, na tym zakończyliśmy punkt 4. Przystępujemy do punktu 5. Poinformuję o pisma skierowane do Rady Miejskiej w Raczewzdroju. Proszę Państwa, w tym krótkim okresie nie wpłynęło żadne pismo, chyba że są gdzieś w sekretariacie, które do mnie nie dotarły. Następnie mamy interpelacje i zapytania. Punkt 6. Proszę uprzejmie. Pan ten Robert był pierwszy. Później pan Jacek. Ja tylko chciałem wyczytać. Tak. Proszę. To było na komisji. Nie. Proszę bardzo, pan Rafał. Wniosek w imieniu mieszkańców domów położonych przy ulicy Poniatowskiego o numerach nieparzystych od 59 do 67. Zwracam się z wnioskiem o zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej dla tych budynków. Domy te są tak usytuowane, że nie mają szansy podłączyć się bezpośrednio do głównego kolektora sanitarnego na ulicy Poniatowskiego, ponieważ wszystkie są poniżej, to ze znacznym spadkiem, chociaż kolektor biegnie blisko nich, ale nie dadzą rady. I istnieje możliwość podprowadzenia kanalizacji po drodze bocznej ulicy Poniatowskiego, co da możliwość podłączenia się tych nieruchomości do sieci kanalizacji. I poniżej załączam pisma od tych mieszkańców, którzy wyrażają chęć i zgodę na podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz kopię pisma, które już mieszkańcy składali do pana burmistrza w 2019 roku. Dziękuję, to wszystko. To proszę, wszystko. Panie Staszku, nie mogę panu. Czy ja mogę prosić o głos? Kto mówi? Pani Dorota czy pani Ola, bo nie rozpoznaję. Pani Ola. Pani Ola, proszę bardzo. Panie przewodniczący. 1 grudnia za pana pośrednictwem złożyłam swoją interpelację do pana burmistrza Rabki. W dniu dzisiejszym upływa termin odpowiedzi. Pytam, czy jest odpowiedź, bo ja z tego co wiem, nie ma odpowiedzi na moją interpelację. W związku z tym do pana pytanie. Czy pan złożył pismo na dziennik podawcy i przedstawił panu burmistrzowi moją interpelację z dnia 1 grudnia 2021? Proszę panią, dzisiaj właśnie między innymi po pani interwencji sprawdzaliśmy i my nie mamy tego pisma w ogóle. Pani mnie przekazała go, sprawdzimy to na zapisie, kiedy to było i jak to było, bo ja tego pisma nie mam. Ani na dzienniku podawczym go nie ma. I nie wiem, o co tu chodzi i kto jest winien, czy gdzie to pismo mogło po prostu być. Jeżeli go pani oddała mnie na stół, to musiało być razem z wszystkimi interpelacjami i pismami złożone. A jeżeli nie, to może po prostu jest u pani. Nie mam pojęcia. Przepraszam najmocniej, ale nie wpłynęło to pismo do mnie. Ja go nie, w ręce go nie miałem. Panie przewodniczący, nie wiem. Ja osobiście pomyślałem, to dziwne. Panie Darku, od dzisiaj po zakończeniu sesji robimy po prostu raban w tej sprawie. Poszukujemy pisma. I przysięgam panu, jeżeli go znajdziemy, zaraz do pana zadzwonię. Pismo było niewygodne, jak pan powie. Pismo było niewygodne i nagle pisma nie ma. Jak ja panu z panią Olę ten podawałem to pismo? Nie rozumiem, co podało, coś jest? Że co? Nie, wszystkie pisma wygodne czy niewygodne były czytane. Panie Darku, proszę tak nie mówić.
No, nie wolno w ten sposób mówić. Postaram się naprawdę dzisiaj z panią sekretarz biura wszystko zrobimy, żeby to odnaleźć, jeżeli to było. I naprawdę go przedstawimy na następnej sesji. Już za tydzień. Panie przewodniczący, czy ja mogę o głos prosić jeszcze? Co? No proszę uprzejmie, proszę bardzo. Darku, zrywa twój głos, dlatego się domyślamy, co mówisz. Domyślamy się, bo co drugie, co trzecie słowo urywa. Panie przewodniczący, ja tam składałem pismo, które było odpisywane już nie powiem ile. Ja to kierowałem pismo do pana mecenasa z urzędu, żeby mi odpisał z którego artykułu paragrafu. I nie ten do tej pory u niego i to było złożone i on wiedział o tym. Dlaczego nie dostałem odpowiedzi od pana mecenasa, tylko z urzędu? Tylko kierowałem pismo do pana mecenasa, wiedział o co chodzi w sprawie tego telefonu, tych dzwonień i do tej pory od pana mecenasa nie dostałem tej odpowiedzi. Ale nie wpłynęło pismo od mecenasa do nas, żeby przekazać panu burmistrzowi. Nie, nie było. To chodzi o to, że pan ostatnio pismo podpisywał, które było w podwórce u pana mecenasa i pan radny otrzymał tą odpowiedź. Tak, no to to. No tak, bo pan mecenas nie może ci, Darku, odpisać na twoje pismo, tylko on odpisuje pismo do rady, a rada przekazuje tobie. Nie, nie, ale opiniował to pismo, powinien być podpisane pod tym pismem, a nie urzędu. Ja typowo kierowałem do niego, żeby jako radca prawny urzędu odpowiedział mi na dwa pytania i czy którego paragrafu. Mnie interesuje odpowiedź urzędu, bo tym nie sankcjonujemy. Dobrze, panie. Typowo można wrócić, były sesje, składałem typowo do niego. No to co, ja robicie czy co? Panie Darku, proszę troszkę dyplomatycznie. Parlamentarnie może inaczej, a jeżeli panu mówię, pan składał do pana mecenasa. Pan mecenas pismo przygotował i złożył go do rady. Ja to pismo podpisałem i panu wysłane zostało do pana Darka? Tak, zostało. Ja już nie mam, moja rola się tu kończy. A jeżeli proszę napisać to w interpelacji, złożyć i będziemy mieli na następną sesję na ten temat informacji. Panie przewodniczący, ja nie będę się domagał któryś raz, bo inni radni dostają odpowiedź zaraz. Ja typowo zadałem pytanie do pana mecenasa, to są na pana ręce złożone, pan mecenas ma mi odpisać na to pismo. Mnie nie interesuje, nie powstałem urzędowe, tylko... Ale to no mówię właśnie, że... Pani burmistrz, proszę o odpowiedzi. Proszę panu Darkowi, może do niego to przed. Panie radny, pisma, które kieruje pan do przewodniczącego rady, ma pan przewodniczący rady odpowiedzieć. Nie może pan powiedzieć, że kieruje pan pismo do mecenasa. Mecenas odpowiedział na to pismo, które było skierowane do pana radnego, przekazał panu radnemu, pan radny go podpisał i odpowiedź do pana poszła z tego, co informuje nas tutaj pani Beata z biura rady. Nie może być tak, że piszecie pismo do pana mecenasa. Za funkcjonowanie urzędu odpowiada pan burmistrz. Kierujecie pismo albo do burmistrza, a interpelację składacie do przewodniczącego rady. I przewodniczący rady odpowiada na wszystkie pisma, które są do biura rady skierowane. Nie może być mecenas na usługach takich co prywatnych. No nie może tak być. Musi być zachowana procedura. Dziękuję. Panie burmistrz, prywatnym, nie wiem, jak to prywatnie, nie prywatnie, mnie to nie interesuje, jak mecenas tak? Dobrze. Dobrze, panie Darku, spróbuję to wszystko wyjaśnić po sesji, bo teraz... Proszę, panie przewodniczący, panie radca prawnie zaopiniuje to pismo, no i tyle. Dobrze. Zaopiniuję odpowiedź pana przewodniczącego, jeżeli taką ma pan potrzebę. Mhm. Bo go widział i go opiniował. No nie opiniował, bo nie ma opinii. Dobrze. Panie przewodniczący, ja tylko pytanie. Czy nie wpłynęło pismo klubu ekologicznego do pana? Jest, podobno wiem, że wpłynęło, a jest w sekretariacie, bo ono musi przejść drogę całą po prostu urzędową. Musi być zarejestrowane i tak dalej. Słyszałem, że coś takiego jest, ale oficjalnie jako takie, no. Proszę bardzo, to jest, czy jeszcze ktoś z państwa? Pan Jan był wcześniej, jeszcze przed tym.
Mam kilka interpelacji i zapytań czy wniosków. Pierwsza interpelacja, panie burmistrzu. Rafał. Przy głosowaniach nad uchwałą, uchwałami budżetowymi w poprzednich latach zwracałem uwagę, zresztą do tej uchwały budżetowej, która jest w tej chwili przygotowywana na rok 2022, również mam podobne zastrzeżenia. Chodzi tutaj o fakt nierównomiernego dzielenia, nie ukrywam, skromnych środków finansowych przeznaczonych na osiedle. Wielokrotnie zwracałem się o przywrócenie środków finansowych dla poszczególnych komitetów osiedlowych na równych prawach jak sołectwa. I tutaj artykuł 39 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również organ wykonawczy, jednostki pomocnicze oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w artykule 9 gospodarka gminna. I tenże artykuł 9 w ustępie 1 doprecyzowuje, w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami wraz z tymi organizacjami pozarządowymi. Bezpośrednim odzwierciedleniem wyżej wymienionych artykułów jest zapis w statucie gminy w rozdziale 5 jednostki organizacyjne gminy, mówiący w paragrafie 48 ustęp 1, że jednostki organizacyjne gminy tworzy się w celu realizacji zadań gminy. Natomiast w ustępie 2 zawarto zapis mówiący m.in. o tym, że jednostki organizacyjne gminy wyposaża w majątek rada. Wyposażenie w majątek w moim przekonaniu oznacza również wyposażenie w środki finansowe. Odpowiadając na moją interpelację złożoną w dniu 28 kwietnia 2021, pan burmistrz podkreślił, że, i tu cytuję, komitety osiedlowe i sołectwa są jednostkami pomocniczymi i nie realizują wydatków, bowiem burmistrz jest wykonawcą budżetu i odpowiada za jego realizację. Wyjaśniając moje stanowisko, to nie jest moją intencją, ani nie posiadam takich kompetencji dających możliwość odbierania panu burmistrzowi władztwa w zakresie realizacji budżetu. Chodzi mi tylko o zabezpieczenie na etapie tworzenia budżetu na nowy rok środków, jak to dawniej bywało, raczej symbolicznych w swej wielkości, na realizację drobnych zadań zlecanych i nadzorowanych przez służby Urzędu Miasta. Nie chodzi o to, aby dla lokowania tych środków tworzyć subkonta, a tylko wskazać wielkość i cel ich przeznaczenia tych środków, czyli jak gdyby naznaczyć te pieniądze, że one mogą być tylko i wyłącznie w takim celu wydawane. W związku z tym zwracam się jeszcze raz z pytaniem, czy istnieje możliwość rozważenia, przywrócenia praktyki wydzielania z budżetu miasta pewnych kwot na realizację drobnych zadań osiedlowych. To jest jedna interpretacja. Następna sprawa. Właściwie to jest, a to jeszcze interpelację mam. O. Wielu mieszkańców, panie burmistrzu, wielu mieszkańców Rawki z wielkim niepokojem przyjęło informację o wyłączeniu z działalności oddziału internistycznego szpitala miejskiego. Ten stan zaniepokojenia potęgują również krążące informacje o bardzo ograniczonych możliwościach lub ich całkowitym braku przyjęcia z dolegliwościami internistycznymi rabczańskich pacjentów do szpitali sąsiednich w Nowym Targu, Suchej czy w Zakopanem. I pytanie, czy władze miasta podejmowały próbę negocjowania lokalizacji oddziału covidowego w innych miejscach, czy po raz kolejny w sposób bezwolny pozwoliły na urządzenie własnego podwórka przez instytucje z zewnątrz. I drugie pytanie, czy w całej Rawce nie można było wskazać innej lokalizacji dla organizacji oddziału covidowego, choćby w budynkach, nie wiem, Instytutu, PPU czy Śląskiego. Jeśli dodatkowo na wyżej przedstawioną sytuację nałożymy likwidację opieki całodobowej i nieprzyjmowanie pacjentów przez działającą przy szpitalu izbę przyjęć, bo takie przypadki
były. To rysuje się nam bardzo dramatyczny stan dostępności placówki dla mieszkańców Rabki i okolic, którzy z płaconych podatków utrzymują tą instytucję. Może komentarz. Czy ja mogę odpowiedzieć od razu na tą interpelację, żeby też proszę, mieszkańcy słyszeli? Proszę. Jeżeli chodzi o oddziały covidowe, to ani pan burmistrz, ani prezes szpitala, ani nikt inny oprócz pana wojewody nie ma wpływu na decyzję odnośnie utworzenia. To jest decyzja wojewody wydana zarządzeniem, jest na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Szpital finansowany jest nie z datków ani z podatków, tylko to jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. I to za funkcjonowanie służby zdrowia odpowiada wojewoda. Do szpitala gmina nie dopłaca jakichś środków, ani nie są to żadne inne pieniądze niż pieniądze pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia. I to, tak jak powiedziałam, wojewoda o tym decyduje. My nie mamy możliwości zmienienia decyzji wojewody. Wyznacza ile łóżek, na jaki okres. Jedyną niepokojącą sytuacją to jest to, że ten oddział jest 25 czy 6 osób i jest cały czas pełny. I to są mieszkańcy też Rabki i okolicznych miejscowości, które są dowożone do tego szpitala, bo rozmawialiśmy wczoraj z panem burmistrzem i z panem prezesem na ten temat. Także to też jest pomoc dla mieszkańców Rabki i nie ma możliwości ich położenia gdzie indziej. W przypadku pozostałych chorób, o których pan mówił na izbę przyjęć, są delegowani do szpitali wskazanych przez Urząd Wojewódzki. I to jest koordynator wojewódzki, który decyduje o tym, gdzie danego pacjenta w razie potrzeby zawieźć. Tyle na ten temat. Nie ma likwidacji całodobówki, też o tym w ogóle nie słyszałam, że gdzieś tam nie ma. Nie ma likwidacji izby przyjęć, bo funkcjonuje normalnie, więc jest złożony rzeczywiście z oddziału wewnętrznego oddział covidowy na 26 łóżek do czasu pandemii. I tu nie ma innych zmian, bo taki oddział już funkcjonował u nas w poprzedniej fali pandemii. I prezes i pan burmistrz starali się o to, aby on był utworzony w ostatnim możliwym momencie, kiedy ta fala niestety nabrała takiego rozmachu. Tu pan przewodniczący informował o tym, że ile osób jest po prostu zmarłych w tym dzisiejszym dniu, ile jest osób zarażonych. I uważam, że to, tak jak powiedziałam, służy oddział covidowy także mieszkańcom Rabki. Dziękuję. Dobrze. Pani burmistrz, to tak może adwokatem tego, co pani powiedziała, to nie jest prawdą, że mieszkańcy, każdy z nas nie składa się tutaj na szpital. Również płacę składkę zdrowotną, z którego są pokrywane te, więc to argument ten akurat do mnie nie trafia. Ja mam cały czas zastrzeżenia co do tego, że mówię, kto inny zawsze tutaj nam urządza to nasze podwórko. Bo to już jest jak gdyby któryś z kolei przykład. A było napisane, pytam o to. Są konferencje, pytam. Są spotkania z panem wojewodą i tak jak powiedziałam, tu nie ma dyskusji, tu są po prostu decyzje w tej sytuacji, kiedy jest pandemia. To znaczy, a nie można występować wtedy w tych dyskusjach. Przepraszam, mamy do dyspozycji takie czy inne oczywiście, że taka jest sytuacja i pan wojewoda bierze to pod uwagę. Jeżeli jest taka potrzeba, też w poprzedniej fali były wyznaczone łóżka w innych szpitalach i w innych miejscowościach, o których pan wspomniał, czy w instytucie, czy w Śląskim Centrum. Były jeszcze, też przymierzane jeszcze wracając do izby przyjęć, znam bezpośrednią relację bardzo wiarygodnych osób, że nie zostały przyjęte na izbę przyjęć z tłumaczeniem, że teraz tu jest, że tak powiem, COVID panuje i w związku z tym nie przyjmujemy żadnych innych dolegliwości. Oczywiście taka była argumentacja. Izba funkcjonuje i skierowane zostały te osoby do innego szpitala. Dobrze. Ja zapytałem, więc w związku z tym liczę na konkretną odpowiedź. Co wcale nie. Ale
Tak jak mówię, jest to ogólnokrajowy problem w granicach epidemii. Należy tu, może tak jak pan się zwraca, że szukać jeszcze, żeby gdzie indziej można było ulokować w razie czego, żeby nie pomniejszać skali zabierania nam Panie szpitala. Panie Robercie, z całym szacunkiem do każdego oddziału potrzebni są lekarze, więc jeżeli będą lekarze gdzieś mieli możliwość obsługiwania gdzie indziej, będą odpowiednie warunki. Tak jest i pani to z tym się zgadza, że łóżka to my możemy dostawić, ale lekarze obsługi, a jeszcze dodatkowo respiratory i cała tu, reszta. I tu się z panem zgadzam w 100%. Zawsze powtarzam, bo jak mówią tyle łóżek. Ja mówię, no łóżka to wszędzie można postawić, tylko gdzie lekarze. A myśmy się nie zetknęli osobiście z potrzebą interwencji internistycznej. To co ja chciałem zapytać, czyli na tym oddziale są respiratory? Proszę? Na tym oddziale są respiratory tej wrapce? A to są wypożyczone, czy? Nie, są nowe zakupione, ale są też takie, które otrzymaliśmy od wojewody w poprzedniej fali pandemii. Są nowe czyli respiratory. Czyli są już na stanie tutaj w szpitalu? Szpitala. Dziękuję. Nie, już dalej. Następna interpelacja. Tak sobie przeliczyłem, już po raz szósty zwracam się do pana burmistrza o podjęcie działań inwestycyjnych na osiedlu Chopina. Obserwując inne rabczańskie osiedla, trudno oprzeć się wrażeniu, że nietkniętym palcem inwestycji pozostaje osiedle Chopina. Na pozostałych osiedlach były wykonywane remonty ulic, ciągów pieszych wzdłuż nich, urządzane miejsca parkingowe dla mieszkańców, jak również place zabaw. Na żadne z wymienionych inwestycji Urząd Miasta od lat nie znalazł środków. Problemem jest nawet śmieszne z punktu widzenia kosztowego wykonanie remontu będącego w opłakanym stanie chodnika łączącego ulicę Chopina z parkingiem przy Steskalu. W imieniu mieszkańców osiedla zwracam się do pana burmistrza z pytaniem, jak długo gospodarz tego terenu będzie odwlekał od dawna oczekiwane inwestycje związane z remontem dróg i chodników osiedlowych. Zgodnie ze składanymi deklaracjami warunkującymi podejmowanie inwestycji od wyjaśnionych spraw własnościowych, nie mamy na terenie osiedla Chopina żadnych z tym problemów. Pytanie, tu już jest w formie zapytania. W związku z coraz częściej pojawiającymi się incydentami związanymi z wątpliwościami dotyczącymi dostępności dla parkujących czy chcących wykonać manewr zawracania wyasfaltowanego fragmentu działki numer 3876 przez 2, to jest tutaj na ulicy Kościuszki u góry. Zwracam się z następującymi pytaniami. Czy wyżej wskazana wyasfaltowana działka stanowi prywatny teren, czy znajduje się w pasie drogowym? Czy w związku z przeprowadzanymi w 2010 roku pracami remontowymi na ulicy Kościuszki były podejmowane czynności ustalające prawo własności gruntu we wskazanym przeze mnie miejscu? I trzecie pytanie, czy nie zachodzi konieczność przemyślenia i wykonania w tamtym rejonie oznakowania w sposób wykluczający wszelkie niejasności i nieporozumienia, z którymi obecnie, że tak powiem, boryka się zarówno policja, jak i straż miejska, bo są ciągle, że tak powiem, w tamte rejony wzywani i w zasadzie trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko, nie mając pewnych informacji i nie mając uregulowanych, czy uregulowania związane z kodeksem drogowym, czy tutaj miejscowe prawo własności gruntu. I ostatnie zapytanie. Zwracam się z ponownym zapytaniem w sprawie starań o pozyskanie środków na remont ulicy Wiejskiej. Były podejmowane starania o pozyskanie środków z tak zwanej powodziówek bez efektu. Czy rozważa pan burmistrz możliwość podjęcia starań o pozyskanie środków zewnętrznych z innych niż powodziówki źródeł dla potrzeb realizacji tej inwestycji? Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na fakt braku reakcji ze strony władz miasta na zgłaszany kilkukrotnie wniosek o wykonanie pozimowej naprawy nawierzchni tej ubiegłorocznej zimy, żeby ktoś nie pomyślał, że to o tegoroczną zimę chodzi. Pozostawienie drogi z takimi ubytkami na nawierzchni stwarza zagrożenie dla mieszkańców
ponieważ tam nie ma chodnika, w związku z tym mieszkańcy poruszają się po tej drodze i te ubytki, które tam są, zagrażają zdrowiu mieszkańców, jak również mogą być powodem dalszej destrukcji oraz coraz bardziej rozległych ubytków. Ulica w całym swoim przebiegu, to również wyjaśniam, ma wyjaśniony stan prawny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan Robert, proszę włączyć mikrofon. To jest ta droga, która prowadzi do tej wieży G5? Nie. To nie ta droga. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto prosi? Proszę bardzo, pan Paweł. W imieniu mieszkańców osiedla Słone to jest Robert, prośba. Mikrofon. Mikrofon, bo spręża. Dziękuję jeszcze raz. Mieszkańcy osiedla Słone zwracają się z prośbą ułożenia płyt betonowej na drodze bocznej ulicy Poniatowskiego. Droga jest położona na działce ewidencyjnej i tutaj jest podany numer. W ostatnich latach powstało tam kilka nowych budynków jednorodzinnych po ulewach zimowych, roztopach mieszkańcy, jak i służby. Służbom stan tej drogi nie pozwala na bezpieczne poruszanie się. Staje się wręcz niemożliwy i nieuciążliwy. Betonowe płyty zostały zebrane z ulicy Majera. Po prostu kwestia ułożenia tych płyt na tej drodze i jakby umożliwienie lepszego poruszania się po tej drodze. Logina, tak. Ja myślę, że to nie są duże środki na ułożenie tych płyt. I jeszcze tutaj jest, chodzi o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól. Teraz chyba na początku grudnia rozpoczął się nabór wniosków. Dopiero się rozpoczął rzeczywiście i do 15 stycznia mamy termin składania wniosków, są nowe terminy. Dlatego właśnie... I na pewno będą składane wnioski, bo właśnie dzisiaj po sesji mamy spotkanie z panem Pawłem, ale tak jak pan dokładnie powiedział, są to drogi do pól, o które co niektórzy mieszkańcy mieli pretensje, bo są to tylko do pól, ale tylko na terenach wiejskich. To nie może być zrobiona droga. Gdzie to jest samej zapisane, Dabce. Pani burmistrz, gdzie to jest zapisane, że to dotyczy na terenach wiejskich? Proszę sobie tam sprawdzić, jest w tych załącznikach w rozporządzeniu, bo nawet wczoraj jeszcze przeglądałam, to dotyczy tylko terenów wiejskich i nie możemy zrobić na przykład tego w Rabce. To mogą być w Konicach, Dzawce, w Chabówce. Nie ma takiej możliwości. To jest Departament Rolnictwa, tym się zajmuje w Urzędzie Wojewódzkim. No właśnie, ja to przeglądałem, ja tam nie znalazłem, że to dotyczy. To proszę sobie tylko nawet zadzwonić, dopytać. Dotyczy sołectw, możemy tylko złożyć na terenie. Tylko jest opisane, że to dotyczy dojazd do pól, ale to przecież tak. Ludzie do pól też mają na ulicy Poniatowskiego. Ale to, co panu powiedziałam, proszę, to nie od nas zależy. Jest decyzja o terenach wiejskich wprost napisane. Ja to tam jest do 250 dokładnie. Tysięcy teraz i jest dużo korzystniejsze niż do tej pory były warunki. Nie, dlatego właśnie o to pytam, ale tak jak mówię, ja po prostu nie znalazłem informacji, że to dotyczy tylko sołectw. To proszę przyjść. Tam jest napisane, że to dojazd do pól ma to ułatwić pracę rolnikom. Z tego co się... No dlatego tak jest to traktowane, że w miastach no, ale nie ma. Pani no, wie, że no nie mieszkają tylko... Nie pan, że to nie ja narzucam warunki ale programów jest... i korzystamy z tego i będziemy na pewno ale, składać ale tak wniosek. Mówię, to jest do sprawdzenia i do wyjaśnienia. No też mogą odrzucić. No nigdy nie ma 100% pewności, że będzie tak. No wiem, że są takie środki i dlatego się zwracam. Tak. I tutaj jeszcze od mieszkańców Słone dotyczy terenu wokół basenu, czyli w imieniu mieszkańców zwracają się z prośbą poparcia pomysłu i wykonania w okolicy basenu, a dokładnie przy ławostołach paleniska. Jest tam sporo miejsca na wykonanie obrzeża w kształcie okręgu pod palenisko i myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ fijakrzy i goście z pensjonatów i z domów czasowych chętnie tam jeżdżą do góry i tam się zatrzymują. Gdyby tam było takie palenisko przy tych ławostowach, to myślę, że by korzystali z tego. Poza tym też jest tam czarny szlak wiodący na Maciejową i z Maciejowej i też podejrzewam, że część turystów by też mogła zatrzymać się, zapalić sobie ognisko, coś zjeść i tak dalej. Myślę, że cały czas od początku mówię, żeby po prostu się skupić i zrobić tam taki parking, gdzie by można było, tak jest to w innych miejscowościach, gdzie byłoby to takie miejsce, skąd turyści w Czasowicze ruszają na Maciejową.
Są to tereny Wód Polskich i myślę, że z nimi nie byłoby takiego problemu jak z działkami prywatnymi. No, pan burmistrz, z tego co wiem, to zwracał się do Wód Polskich i powiedział, że nie ma żadnego problemu. I takie wybudowanie takiego palenicka, to też uważam, że nie są duże koszty, a będzie to jakiś kolejny krok przyciągnięcia turystów i zainteresowania, bo tak mówię, nie możemy się skupiać tylko na parku, tylko na tym, co jest w centrum. Trzeba poszerzać dla tych osób, które chcą spędzać aktywnie czas wolny. Myślę, że to nie będzie duży nakład finansowy, a dużo pomoże. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Ja mam wniosek podobny do kolegi, ponieważ na końcu wsi w Ponicach, tam jest teren należący do Urzędu Miasta. W tej chwili tam jest składowisko drzewa, które sobie zrobiło nadleśnictwo. Tam są kuligi i tam fajne jest miejsce, też tam takie ławostowy by mogły powstać, przynajmniej jeden i jakieś nawet takie na czterech palach zadaszenie, żeby właśnie tam takie fajne to miejsce było zorganizowane. Nadleśnictwo sobie może to drzewo składać, bo jest na tyle miejsca, że mogą ograniczyć trochę to składowisko, a zostawić nam miejsce, bo to jest teren gminny z tego co wiem. A gminy, nie? Tak, to jest teren gminy. Ale nadleśnictwo kiedyś tam jakieś rozmowy musiało wykonać z gminą i że tam sobie robią. Natomiast myślę, że nie jest problemem, żeby nam zostawili trochę miejsca. Nam, no, mieszkańcom i gościom, bo tam naprawdę co roku jak są kuligi, sami byliśmy tam, więc jest fajne miejsce i tam rzeczywiście takie ławo, stoły, jeden czy dwa i jakieś takie prowizoryczne zadaszenie, żeby jednak można było tam ognisko zapalić i posiedzieć. To napiszę takie miejsce. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie ma. Proszę Panie Pawle, proszę złożyć interpelację, by nie zaginęły później. Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad niniejszym zamykam posiedzenie. Jeszcze jedno zdanie, tylko korzystając z okazji. Przepraszam, że nie ma pana burmistrza. Ale w imieniu własnym i pana burmistrza oczywiście chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim radnym i wszystkim mieszkańcom Rabki. Dużo zdrowia, spokoju i oczywiście no, to co najważniejsze, dobrej atmosfery w gronie rodzinnym i oby nas te wszystkie pandemie omijały. Wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i wszystkich. Ciepła rodzinnego oczywiście. Dziękuję, ja również dołączam się do życzeń. I tym sposobem dobiegliśmy do końca. Zamykam 46. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Pragnę tylko poprosić radnych jeszcze o pozostanie po zamknięciu.